W tej chwili przemieszczamy się po strefie, tak jak słusznie Pan zauważył. O co chodzi z systemem kontroli, czy też systemem City Scanner? Przede wszystkim skanujemy obszary należące do strefy płatnego parkowania w celu zweryfikowania pojazdów kierowców, czy rzeczywiście wnieśli opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym przypadku w Opolu. Co robi system? On robi 20 zdjęć na sekundę każdemu pojazdowi, który znajduje się w strefie płatnego parkowania i dodatkowo lokalizuje z dokładnością do 30 cm każdy pojazd będący w strefie. Dzięki temu potencjalni zarządcy takowej strefy mają dokładną informację, gdzie stał pojazd, a także czy wniósł opłatę za parkowanie, czy też nie. Czyli de facto system agreguje dane ze strefy płatnego parkowania. Auto przemieszcza się i w strefie, i poza strefą. Tak jest, zgadza się. Zatem, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie winniśmy skanować strefę płatnego parkowania, musimy zrobić tak zwane przygotowanie, czyli wytyczyć dokładnie obszary strefy, nanieść je na mapę, a potem de facto system skanuje tylko i wyłącznie te obszary, które należą do strefy A czy strefy B w przypadku Opola. Jeśli chodzi o skuteczność, działanie tego systemu i sprawdzalność w innych miastach? Skuteczność w ogóle w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych samych w sobie mamy na poziomie 95%. Nasz system jest najdokładniejszym systemem w Polsce, ponieważ lokalizowanie tablicy w ruchu de facto jest swego rodzaju wyzwaniem, bo nie stoimy w miejscu, tylko jeździmy, więc zbieramy obraz. W tej chwili system jest wdrożony w Warszawie. Warszawa ma 3 takie pojazdy wyposażone w system kontroli, system City Scanner, co powoduje, że w stolicy bardzo szybko zauważono zmiany. Te zmiany dotyczą przede wszystkim zdyscyplinowania kierowców, ponieważ kierowcy, wiedząc, że taki pojazd jeździ i trudno się dowiedzieć, gdzie on przejedzie, w którym momencie będzie, po prostu zaczęli wnosić opłaty za parkowanie. Jaki to jest taki już system, jeśli chodzi o samą technologię? Używamy bardzo dużo sprzętu, różnego rodzaju sensorów, kamery, bardzo precyzyjne GPS-y, a także lasery, które pozwalają nam namierzać czy też weryfikować lokalizację pojazdów stojących w strefie płatnego parkowania. Mamy całe mnóstwo części inżynieryjnej, software'owej, która zasila też ten system, a także przetwarza dane w czasie rzeczywistym, ponieważ dbamy o to, żeby nasi wszyscy klienci byli przede wszystkim chronieni pod względem RODO, ponieważ w trakcie robienia zdjęć, de facto w trakcie jazd, czasem zdarzy nam się złapać kierowcę, przechodniów, więc w czasie rzeczywistym tutaj na pojeździe odbywa się anonimizacja, czyli de facto zamazujemy wszystkie obiekty będące poza naszym zainteresowaniem, czyli inne tablice rejestracyjne, a przede wszystkim twarze i sylwetki osób. Miasto czy też zarząd odpowiedni otrzymuje od nas dokumentację zdjęciową, tak zwaną dokumentację dowodową po anonimizacji, która wykonywana jest, jeszcze raz powiem, na pojeździe. Skoro to jest rzeczywiste, to i te dane, które będą spływać do miasta, one będą spływać w taki sposób rzeczywiście błyskawiczny. Jak to jest w stosunku do takich kontrolerów, którzy na co dzień kontrolują strefy parkowania? Możemy te dane przesyłać w czasie rzeczywistym, jak najbardziej. Możemy też je przekazywać miastu na koniec dnia, bo my agregujemy dane, a trzeba je jeszcze przetworzyć i zweryfikować, kto rzeczywiście wniósł opłatę, a kto nie, ponieważ my dostępu do tych baz płatności nie posiadamy. Jeżeli chodzi o kontrolerów, kontrolerzy z wiedzy, którą mam, wyposażeni są w aplikacje czy też terminale, które pozwalają weryfikować, czy dany kierowca wniósł opłatę, czy też nie, w czasie rzeczywistym, a tym samym, jeżeli nie wniósł tej opłaty, to po prostu wystawiają dokument opłaty dodatkowej i tradycyjnie umieszczają go za wycieraczką. Nasz system nie daje takiej możliwości. Dokumenty opłaty dodatkowej wysyłane są drogą pocztową. Skoro to jest taka technologia, trudno nie rozmawiać też oczywiście o kosztach. Przyjęte są w naszym kraju dwa modele. Albo model inwestycyjny, czyli taki, w którym miasto decyduje się na zakup systemu na własność. Pojazd jest rzeczą wtórną, bo pojazd jest tylko i wyłącznie nośnikiem naszego systemu, więc to miasto może wybrać, na jakim pojeździe ten system będzie jeździł. Drugi model to jest stricte model usługowy, to znaczy wynajmujecie nas Państwo, mówię nas, czyli miasto, do tego, żebyśmy objeżdżali w predefiniowanych odcinkach czasu strefy płatnego parkowania, więc modele są co najmniej dwa. Po to jesteśmy tutaj dziś w Opolu, będziemy do czwartku, żeby zweryfikować, czy system będzie dla Państwa
dla miasta, dla mieszkańców, dla włodarzy wartościowy, czy też nie, i wtedy będziemy rozmawiać o kosztach i propozycji szytej dla Państwa, bo system to nie tylko skanowanie i lokalizowanie tablic rejestracyjnych, to również weryfikacja i inwentaryzacja oznakowania pionowego. Jesteśmy w stanie wyszukiwać kosze, czy są napełnione, czy też nie, czy kontenery z gruzami, także funkcji celu tego systemu jest bardzo dużo. Zaczynamy od strefy płatnego parkowania i wyłapywania i wymuszenia też wśród kierowców, jakby nie patrzeć, rotacji. Sami panowie mi przed chwilą powiedzieliście, że jesteśmy na Starówce, to jest bardzo, bardzo mało miejsc, więc 90% pewnie jest ich już zajętych o tej porze. W związku z tym dyscyplina kierowców, wymuszenie rotacji, no a także duża, większa ściągalność pod względem mandatów, czy też dokumentów opłaty dodatkowej. Mogę powiedzieć tylko, że w Warszawie system już jeździ ponad 1,5 roku. I to, co jest zauważalne w ZDM Warszawa, to tych dokumentów opłaty dodatkowej, czyli tak zwanych potocznych mandatów, jest mniej, ponieważ ludzie mają tą świadomość, że już są nie tylko kontrolerzy, również pojazdy, więc nauczyli się, lepiej zapłaćmy, będę miał więcej czasu, więcej spokoju, bo jak to zwykle bywa, dostaje się dokument opłaty dodatkowej, czasem trzeba podyskutować, czasem nie, zabiera nam to realnie czas. Więc przede wszystkim dyscyplina kierowców, którzy przyjeżdżają, czy też na co dzień mieszkają w danym mieście. To jest funkcja celu tego systemu. A co w momencie, kiedy idę z biletem, który zakupiłem, a Państwo wyprzedzili mnie o 10 sekund? Bardzo dobre pytanie. Pojazd jeździ dwukrotnie po danym odcinku strefy płatnego parkowania, właśnie po to, żeby wyeliminować takie case'y, że ktoś przyjechał, zaparkował właśnie i chciał kupić bilet w parkomacie. Więc te odstępy to jest minimum 5 minut między pierwszym a drugim przejazdem. W zależności od tego, jak zażyczy sobie miasto, może być to dłużej. Aczkolwiek u Państwa również od godziny 14 przemieszczać się do 17 jest wyzwanie bardzo duże, ponieważ ja jestem tutaj od wczoraj. Objechaliśmy sobie strefę, wytyczyliśmy, przygotowaliśmy ją. Może jeszcze Państwu jedną rzecz pokażę. Tak, w ramach ciekawostki. Te zielone prostokąty to są obszary, w których rzeczywiście pojazd będzie skanował i wyłapywał tablice rejestracyjne pojazdów stojących, ponieważ jest to strefa płatnego parkowania u Państwa. Przybliżę. Podejrzewam, że to nie są wszystkie obszary, ponieważ bardzo dużo obszarów, do wielu obszarów ze względu na remont nie mogliśmy wjechać, aczkolwiek w przypadku zdecydowania się przez miasto, przez włodarzy na zaimplementowanie takiego systemu, wspólnie robimy taką inwentaryzację przestrzeni, gdzie de facto pojazd winien skanować tablice rejestracyjne, a gdzie nie musi, ponieważ nie jest to strefa płatnego parkowania.